I zaczynamy olimpijski finał. Na razie panowie, na razie spokojne tempo. Karol Zalewski wydaje się, że mocno zaczyna. Przecież to jest sprinter. Przez długi czas rywalizował na 100 i 200 metrów. Później przerzucił się na 400. On jest w stanie to wytrzymać. On jest w stanie wrzucić, tutaj dodać do pieca na ostatnich metrach. Karol, uciesz nas. Zabierz już nas do takiego czyśćca, żebyśmy byli bliziutko tego graju. Karol Zalewski, ostatni łuk. Wychodzi na ostatnią prostą. Będzie końcówka pierwszej zmiany, ale tutaj Belgowie mocno zaczęli. Uwaga też na Jamajczyków, przepraszam, i też na Holendrów. Polska sztafeta na razie na czwartym miejscu, ale teraz Natalia Kaczmarek. Natalia, która jest w stanie, myślę, tutaj dokonać cudów. Ambitna młoda dziewczyna, jeden z najnowszych aniołków trenera Matusińskiego. Jak sobie tutaj Natalia poradzi? Myślę, że ona da radę. Od razu pruje do przodu, wyciąga Polskę na drugie miejsce. Teraz zbiegniecie do zewnętrznej. Natalko, nie zdaj się zamknąć tutaj tej Dominikance. Obok niej Holenderka, Polka na miejscu trzecim. Za naszymi plecami Amerykanka Natalia Kaczmarek. Gaz na drugiej dwusetce. To jest piekielnie ważne. Natalia Kaczmarek, pociągnij się za tą Amerykanką. Polska sztafeta na miejscu czwartym, ale jesteśmy blisko czołówki. Niezagrożona z przodu Dominikana. Ależ tutaj ruszyła do przodu Paulina, ale to nie nasza. Holenderka słabnie rusza. Natalia Kaczmarek, polska sztafeta awansuje na trzecie miejsce. No i teraz ona, mistrzyni Europy z Berlina na 400 metrów, Justyna Świętersetycz po kontuzji, ale ona jest waleczna i od razu kapitalna zmiana biało-czerwonych. Polki awansowały, z tego co widzę, na drugą lokatę. Justyna, jesteś w stanie nas dociągnąć i dalej pociągnąć nas po medal. Tam jedna ze sztafet się wywróciła, Niemka oraz Jamajka, ale to nieistotne. Justyna Święty, Polki na drugim miejscu, Dominikanki gdzieś tam uciekły, ale mniejsze o to, rusza Justyna, to jest ten moment. Za chwilkę ostatnia zmiana i Kajtek Duszyński, który mam nadzieję, że przejmie pałeczkę na medalowej pozycji. Justyna dopiero przecież włączy tę najwyższą przerzutkę. Justyna Świętersetycz wychodzi na ostatnią prostą. Polska sztafeta na drugiej, trzeciej lokacie. Justyna, jeszcze gaz, 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 gaz. Justyna Świętersetycz, Polska walczy o olimpijski medal. Ostatnia zmiana, Kajetan Duszyński, 400 metrów do medalu. Kajetan, brawo, Polska na miejscu trzecim. To jest mistrz Polski, Kajetan Duszyński, Matko Boska, żeby to się tylko czwartą lokatą nie zakończyło. Ale teraz trzeba walczyć na śmierć i życie. Kajetan Duszyński rusza po medal. Kajetan Duszyński, pchamy cię, mój drogi. Polak słabnie, ale uwaga, Holender rusza za nim, Dominikanin. Polak walczy, on dopiero finiszuje, proszę państwa. Może będzie złoto, może Polska będzie mistrzem olimpijskim. Kajtek walcz na ostatniej prostej, na śmierć i życie. Chłopaku, kochamy cię! Będzie mistrzostwo olimpijskie! Kajetan Duszyński! Złoto! 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 Coś niebywałego! Rekord olimpijski! 3,9,86! Jest pięknie, proszę państwa! Ależ oni to rozegrali! A Kajetan jest wielkim mistrzem! Kochamy, szanujemy, dziękujemy! Mamy drugi medal w Tokio! Złoto! Ten medal w sztafecie rozstawnej mieszanej 4x400 metrów. Oni nas zabrali. Co jest ponad rajem, to już jest kosmos. My znaleźliśmy się w tym kosmosie. Jesteśmy pierwszymi mistrzami olimpijskimi w tej konkurencji. Matko jedyna, to jest prawda. Różne rzeczy tutaj się działy. A Kajetan Duszyński, to co on zrobił, to jest po prostu więcej niż mistrzostwo. To jest klasa. To jest arcymistrzostwo. Jesteśmy mistrzami olimpijskimi, drodzy państwo.